Witam, witam serdecznie wszystkie kochane wagi. Słońce, ascendent, księżyc. To jest czytanie dla Was 22 września. Tylko patrzeć, jak Słońce wejdzie w znak wagi. Dlaczego robię to czytanie wcześniej? No, zazwyczaj robię wcześniej, żebyście wiedzieli, co się dzieje, co ma miejsce. Ale przede wszystkim otrzymujecie to 15 września, ponieważ jest cudowny trygon Jowisza w bliźniętach z Wenus w Wadze. A więc cudowne możliwości, wspaniałości, błogosławieństwa. I dlatego mówię, no nie ma lepszego czasu, żeby zrobić czytanie dla wagi. 2 października macie nów księżyca, zaćmienie słońca w znaku wagi. A więc coś się może kończyć, szczególnie tym, którzy są na wysokich stanowiskach urzędowych, królewskich, państwowych, korporacji, wielkich biznesów i tak dalej, zarządzający, siedzący na wysokich stołkach. Będziemy widzieć, że zaćmienie może coś wyciąć, jednocześnie może przynieść, kochani, szczególnie Wam, coś dobrego. I oczywiście nastawiajcie się na to, co najlepsze, bo patrzcie, co wyszło jako pierwsza wiadomość dla Was. Gwiazda. Wow! I to numer 17, numer duszy. Także zaćmienie w rybach jest 17-18 września. A więc możecie być zainspirowani, bo to zaćmienie księżyca jest w rybach. A więc wiedza spirytualistyczna, duchowość, przeczucia, wizje, sny, zapisujcie wszystko sobie, notujcie, masz jakiś pomysł, żarówka zapaliła się, zapisz i idź za ciosem, jak to ja mówię. Ryby mówią, ja wierzę. I tu jest fate, właśnie, w co wierzysz, a w co nie. A więc co może się stać, albo nie. O czym mówisz, o czym myślisz, czego pragniesz i co czynisz. Tu gwiazda odpowiada także znakowi wodnika, więc jeżeli masz w sobie Słońce ascendent, no Słońce podejrzewam, że waga, chociaż może niekoniecznie, Słońce ascendent czy księżyc w wodniku, tym bardziej dla ciebie to jest ważne, istotne. Wow, co jeszcze może to oznaczać? Bądź wdzięczny, wdzięczna, poklep się po ramieniu, ponieważ ta wiadomość mówi już. Będziesz widzieć przez te swoje urodziny od 22 września, przez cały rok, do kolejnych urodzin, że zaczynasz widzieć światło na końcu tunelu. Nie oznacza to śmierci fizycznej. Oznacza, że wreszcie widzisz coś pozytywnego, coś dobrego. I kiedy to mówię, to zdejmuje z siebie bluzkę, spadają okulary. Może to coś dla ciebie oznaczać, bo robi mi się za ciepło. Robi mi się za ciepło. A więc jest ciepło na sercu, jest fajnie i wyzwania odpadają i nowe doświadczenia wchodzą w twoje życie. Jeżeli miałaś problem w związkach. Teraz jest okazja albo je zakończyć, albo je odnowić, ale w bardzo pozytywny sposób, pogodzić się i tak dalej. Aniołowie wręcz mówią: ciesz się życiem, kieruj optymizmem i nadzieją.
To jest coś, jakby odnowił swoje życie. Ja zawsze, kiedy patrzę na gwiazdę, to mówię, idź w stronę przeznaczenia. Gwiazda, widzicie, tutaj gwiazda przeznaczenia. Spełniaj swoją misję życiową. Ale także to jest energia mocy przesunięcia gór. Ja mogę się uzdrowić, ja mogę mieć więcej radości w życiu, cieszyć się tym życiem, zrealizować swoje marzenia i oczywiście plany robić czas teraz na dłuższy okres życia, nie tylko na rok. Pomyśl o tej wiadomości jako, szczególnie, że chciała wyjść pierwsza, jako ciasto urodzinowe, na którym są świeczki. O czym marzysz? Czego pragniesz? W co wierzysz? Co widzisz przed sobą na życie? Nie na rok, na życie. Zdmuchnij te świeczki tak, jakby to się już zaczęło dziać. Zamknij oczy, uśmiechnij się i myśl o tym, czego pragniesz. A więc to jest absolutnie cudowna wiadomość. Do tego stopnia cudowna, że gdzieś tutaj, no tak chcę wstawić, żeby nie zasłoniło wagi. To może z tej strony, co? Tą Wenus trochę przykryjemy, aby nie wagę. Wenus opiekuje się tobą, droga wago. Jest to planeta miłości, przyjemności, cieszenia się życiem, więc ta gwiazda świetnie tam pasuje. To są pieniążki, to jest to wszystko, łącznie czym się odżywiasz, żywność, zdrowa żywność, posiadłości, ziemia i tak dalej. To jest romans, to jest miłość. No i kiedy mówimy o pieniążkach, i tylko co to wszystko opowiedziałam, zobacz, co masz, kochana wago. Dziesiątka pentakli. A dziesiątka pentakli to mówi pieniążki, pieniążki, pieniążki. Także rodzina. Tradycje rodzinne. To, co się należy. Przykładasz wagę do tego, co rodzinne. Rodzinny dom. Spadki także. Czy rzeczy, które stanowią wartość na poziomie rodzinnym. Szczęśliwe zakończenia. Poczucie bliskości. Wszędzie tam, gdzie jesteście. I rozsądne inwestycje. A więc znowu, radość w domu, w rodzinie, szacunek, zaufanie w rodzinie i finansowe bezpieczeństwo. A więc, czy pomagasz rodzinie finansowo, czy otrzymujesz pomoc od rodziny, czy masz biznes z rodziną, jest naprawdę cudowna wiadomość. Tak jakby właśnie sens jakiegoś zakończenia i czujesz się bardzo dobrze. Materialnie, finansowo powiększasz się i czas, żeby naprawdę poczuć tę radość, poklepać się po ramieniu. Hej, radzę sobie finansowo, czuję się zabezpieczony, zabezpieczona i patrz, nie wiem, czy widzisz, może ja podsunę bliżej tę wiadomość, ale tutaj jest nów księżyca. 2 października, nów księżyca, zaćmienie słońca w znaku wagi. Ponieważ to jest w twoim własnym znaku, możesz odczuć właśnie bardzo coś, co jest wycięte, ale jednocześnie początek czegoś na poziomie duszy, choćby twojego życia. Ty chcesz spełniać swoją misję życiową. Ty chcesz się rozwijać. Ty chcesz mieć mentora spirytualistycznego. Zapraszam na patrona.
właśnie w tym kierunku idziemy, a więc to jest absolutnie cudowna wiadomość. Następną, którą masz, szóstka. Prawo wszechświata. Dajesz i otrzymujesz. Otrzymujesz i dajesz. Równowaga, harmonia z tym związana. A czyż to nie jest właśnie waga? Dokładnie tak. A więc ważny jest tutaj balans. Dzielić się z innymi. Nagrody, a jednocześnie poproś, a otrzymasz. Otrzymujesz, robisz coś dla innych dobrego. Dobro powraca dobrem, wynagradza się. I poza tym tutaj ja naprawdę czuję bardzo, że jest potrzeba harmonii, balansu w sobie samych, drogie wagi, kochane. Czyli kiedy masz ten wewnętrzny spokój, nie żyjesz w stałym stresie, bo nawet wyzwania idą w parze z pasją do działań, do tego, co robisz, do spełnienia twoich marzeń. A więc ten balans wewnętrzny, ta harmonia w środku, w samych sobie, nie tylko daje nam zdrowie, ale podjęcie prawidłowych decyzji. W co inwestujesz? Nie tylko pieniądze, ale swój czas i swoją energię. Czy to odpłaca się czymś dobrym? No, bardzo ciekawe i bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o miłość, romans, który oczywiście dla wagi, ponieważ opiekuje się wami Wenus, jest ogromnie ważne, więc jest warte czekania. Boski czas tutaj ma największy wpływ, największe znaczenie. Co sugeruje mi, ile razy patrzę na tę wiadomość, ona taka opatulona i przy niej opatulony anioł, że ty jeszcze tego do końca nie masz. Dla tych wag, dla których jest ta wiadomość, to nie jest czytanie dla indywidualnej wagi, tylko ogólnie. Więc co to oznacza? Z tyłu jest piękny las, piękna zieleń, nadzieja oczywiście, ale coś nie do końca może być jeszcze tak. Albo nie masz tej swojej kochanej osoby, bratniej duszy, albo coś jest nie tak do końca i trzeba jeszcze nad tym popracować. I ty, i ta druga osoba, bo jak wiemy w tym cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz, a więc potrzeba cierpliwości. Ponieważ wiele tu różnych spraw może wchodzić w grę. Może ty jesteś, wago, gotowa, a ten ktoś, o kim marzysz, z kim jesteś, jeszcze nie jest gotowy. Może jesteście w zupełnie innych krajach, na innych kontynentach. Może jeszcze jedna z osób albo oboje z was czegoś się nie nauczyliście. Pewne sprawy karmiczne trzeba przerobić, odciąć, żeby coś wspaniałego się wydarzyło. I tu polecam, do poniedziałku są czytania, gdzie naprawdę są super ceny. I także jedna z tych usług obejmuje sprawy karmiczne. A więc boski czas, tak. Ty możesz być gotowy, gotowa, ale to nie jest jeszcze ten boski czas, żeby coś się wydarzyło. Na pewno nie martw się, nie zamartwiaj się, pracuj nad sobą. Im wyższa twoja świadomość, im wyższa twoja częstotliwość energii, tym spotkasz tę drugą osobę na swoim poziomie wibracji. Ty tego chcesz. I niech to będzie najwyższy poziom. Ponieważ jeżeli pragniesz prawdziwej miłości, pragniesz prawdziwego romansu, anioły wiedzą, że cię usłyszały i już pracują nad tym, żeby tobie tego dostarczyć.
Definitywnie słuchaj swojej intuicji. Ja wiem, że wagi dużo myślą i analizują i myślą więcej i zmieniają zdanie, ale tutaj naprawdę posłuchaj swojej intuicji, ponieważ intuicja twoja jest jak pies. Tak. Jak pies, który wie, w którą stronę iść. I dokładnie cię będzie twoja intuicja wiodła do spragnionych, no, pragnień, marzeń, spełnionych życzeń. Więc definitywnie idź za intuicją i zaufaj, że czas musi być dla obojga was odpowiedni, a nie tylko dla jednej osoby. No popatrz, jakie masz cudowne czytanie, wago. Jakieś długi spłacone. To może być dług karmiczny, to może być dług oczywiście pieniężny. To może być, o, zrobiłeś dla mnie coś wspaniałego 10 lat temu, a teraz mogę ten dług spłacić, czy odpłacić się czymś dobrym. To także zapowiada finansowe zmiany na lepsze. Czyli możesz coś wygrać. Możesz być w stanie wreszcie spłacić swój dług, na przykład na kartach kredytowych czy pożyczce. Możesz także pomyśleć, ok, ja już nie chcę żyć na długach. Ja będę płacić tylko gotówką. Więc wszystkie karty kredytowe tnę. Dziękuję, shredding. Także unikam impulsywnych zakupów. O, widzę to. No, ta bluzeczka mi się podoba. Kupuję, chociaż cena jest tak naprawdę za wysoka. Także może postanawiasz. Ok, już nie będę zaciągać długów. Odkładam za to 10% tego, co zarabiam miesięcznie, i albo w coś inwestuję, albo to na razie leży. Co prawda, jak leży, inflacja jest taka, że nie bardzo się popłaca. Niemniej jednak może na coś odkładasz, żeby kupić za gotówkę. Możesz coś wygrać, może ktoś ci coś finansowo podarować, możesz nagle zainwestować w coś, że naprawdę będzie się wydawało, że to jest wygrana. I nie tylko wydawało, ale może faktycznie będzie. I wiara także tutaj w Boga i w ten czas boski, że wszystko jest we właściwym czasie. Więc to jest bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne, bo jeżeli możesz spłacić dług czy długi i finansowo stać dobrze, no to nie wiem jak wy, ale ja bym się bardzo z tego cieszyła. I wreszcie Archanioł Michał. Co dla was mówi, moje kochane wagi? Dziesiątka. Początek z duszy. Okay. I widzicie tutaj M. Może macie do czynienia z kimś, albo to wy jesteście, że inicjały są A i M. Ale także dla mnie to I am. Kim naprawdę jestem? Ponieważ węzeł południowy jest w wadze, to jest karmicznie od czego odchodzimy. I ta cudowna waga właśnie, tak, przytakuje wszystkim, chociaż w sercu czuję nie, ale nie chcę kłótni, nie chcę konfliktu. Stąd może być maska na twarzy, stąd może budować się jakiś wewnętrzny konflikt. Więc absolutnie nic z tych rzeczy. Kim naprawdę jesteś? Powiedz, pokaż, okaż. I nie zaniżaj poprzeczki. Jesteś boskim dzieckiem i zasługujesz, żeby twoje marzenia się spełniły. Nie mów, okej, no już to się nigdy nie spełni. Nie rezygnuj jednym słowem. Ale i nie zaniżaj poprzeczki. Wiedz, kim jesteś,
Wiedz, czego chcesz, co cię czyni szczęśliwą, spełnionym. Idź w stronę przeznaczenia. Tyle motylków, tyle motylków. A motylki to dla mnie bliźnięta. A gdzie jest Jowisz w tym roku? W bliźniętach. No właśnie, bliźnięta to zmiany. O, przepraszam, bliźnięta. Bliźnięta to mowa. Ale komunikacja, ale motyle to zmiany. Transformacja. Możesz otrzymać wiele wspaniałych wiadomości. Idziesz do skrzynki, czy to jest fizycznie skrzynka z listami, czy SMS, wiadomości, poprzez e-mail, internet, ale zobacz, jak ona się cieszy, raduje. Super wiadomości. I więc nie mów tak, jeżeli naprawdę czujesz w sercu, w duszy nie. To jest jedna z największych lekcji dla wagi. Spełniaj swoje przeznaczenie. Definitywnie. Cudne czytanie, kochani. Życzę wszystkim wagom, słońce, ascendent, księżyc, cudownego roku, wspaniałych urodzin, wszystkiego najlepszego. Kocham was i pa.